Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl i wiem, że gówno widzicie na ekranie. Znaczy, dobra, widzicie mnie, okej, ja wszystko rozumiem, żeby nie było, ja po sobie nie cisnę. Ale wiem, że możecie ledwo co mnie widzieć, bo jestem tak lekko oświetlony. A to za sprawą tego, że zapraszam was na Halloweenowy Let's Play. Cykl, którego dawno w sumie na kanale nie było. Nie pamiętam szczerze, kiedy ostatni raz był Halloweenowy Let's Play u mnie. Jest to cykl, który jest raz na rok, czyli ogrywamy sobie jakieś tam gierki, jakąś tam gierkę, jako taki jednoodcinkowiec. I robimy to co roku, kiedy Halloween jest. Tak więc, jako że ja sam nie spędzam Halloween ani nie świętuję Halloween, to postanowiłem, że zrobię taki event na swoim kanale, tak więc słuchajcie, dzisiaj wrócimy sobie do świata, do którego wracać nie chciałem, a przynajmniej nie chciałem prędko wracać, chociaż nie, myślę, że w ogóle wracać nie chciałem do tego świata. Wracamy sobie dzisiaj do świata Sonika X, moi drodzy. Będzie grubo. Ja już wam mogę to zagwarantować, że będzie grubo, tak więc przygotujcie sobie picie, jedzenie, cokolwiek tam chcecie, ponieważ zaraz zagłębię się w świat, do którego wracać nie chciałem. Podejrzewam, że będę musiał przyszykować się na jumpscary i inne tego typu rzeczy. Jestem oczywiście na to przygotowany wewnętrznie. Nie wiem, czy psychicznie, ale na pewno jestem tutaj w środku przygotowany, a psycha zawsze może siąść w pewnym momencie. A dzisiaj zagramy sobie w gierkę pod nazwą Round.exe, a raczej Round2.exe. Tak więc bez zbędnego przedłużania, miejmy to już za sobą. Dobra, jestem tutaj na okienku. Mam już sobie odpaloną za pomocą aplikacji DXWND. Okej, widzę, że się tutaj... czekajcie, wy zaraz będziecie widzieli obraz. Tak jak mówiłem, będziecie widzieli za niedługo obraz. No i co, mamy tutaj wybór języku. Oczywiście, że będziemy sobie grali po angielsku, no bo w jakim innym języku będziemy grali? Ja nie mam zamiaru zagrać w żadnym z tych języków. Bo angielski to jest taka podstawa, mi się wydaje. Czy jestem gotów na rundę drugą? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wow, ale szum głośny. Dobra, jest Sonic. Wcisnąłem Z, dobra, coś się odpaliło. Data Select. Mamy tylko tutaj Sonika, nikogo innego, więc myślę, że wypadałoby już wcisnąć tego Entera chyba. Albo Z? Tak, Z. Trzeba było wcisnąć. O, zaczynamy sobie w takim miejscu. Where am I? Ej, fajnie to jest zrobione. Last change. Zbieramy sobie pierścienie, wiecie co, ja sobie wezmę ten kursor. Zbieramy sobie pierścienie na chwilę obecną. Nie widzę, żeby tutaj coś miało. Nie mogę stąd uciec, okej? Rozumiem. Rozumiem przekaz. Tak, 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 jestem w twoim świecie, bla, 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 wszyscy rozumiemy to, X. X oczywiście to jest Sonic EXE oczywiście, no nie? Za dużo oczywiście w jednym zdaniu. Muszę to zmienić. Nie mogę aż tak się powtarzać. Zbierzmy sobie te pierścienie. Coś, co oczywiście wszyscy uwielbiają w serii Sonika, każdy fan. Tak, mam dać z siebie wszystko, co nie? Chciałbyś, kurde, śmieciu. Już mnie będzie tutaj podpuszczał. Wyskoczy, kurde, jego krzywa morda z nieumytymi zębami i tak będzie. Muszę tutaj uważać, bo wiem, że tutaj przeszkadzajki są różne, różniaste. Wiem, że tutaj dużo kolców na przykład może się pokazać. Tam widziałem, że już ekran nam zanikł. Więc wypadałoby się cofnąć wręcz. Może tutaj coś będzie za niedługo. Wow. Dobra, nie szarżuj tak. Musimy chyba te wszystkie monitory zniszczyć, bo tu są w ogóle jakieś liczby, jak mogliście zobaczyć. A, widzicie, kurde, kolce. Już, kurde, chciał ten frajer, żebym się nadział na te kolce. Nie ma tak dobrze, X. Nie ma tak dobrze, nie nadzieję się. Tylko dlatego, bo ty tak chcesz.
Muszę naprawdę, kurczę, pieczone uważać. Nie chcę, kurde, stracić życia. Mam niby 3 życia. O, widzicie? 2. Tu nawet nie mam zamiaru patrzeć, co jest dalej. Podejrzewam, że gdybym tam poszedł, zaraz by jakaś morda mi wyskoczyła. Ale tak, no mam do was w ogóle takie pytanie. Graliście w ogóle w tego Run 2 EX? Jak tak, to co uważacie o tym fangame'ie? Czy według was jest on dobry, czy jest on bardziej przeciętny, czy może krapowaty? Wasze opinie bardzo bym chciał poznać. Nie będę tego ukrywał. Alright! Wow! Ale flash. A? Dead Hill. Martwe wzgórze. Kurde, ja nie chcę iść na maksa na lewo, bo mam wrażenie, że coś mi wyskoczy. Jest tutaj Tails, widzę. A raczej coś, co pozostało po Tailsie. Mamy tutaj wszystkie zwierzątka, które zostały nabite na pal. Co tu się stało najlepszego? Znaczy, ja się domyślam, co się stało, bo przegrałem Sonika EX1. O-o. Jak to wygląda, ja pierniczę. A, mamy konfrontację z bossem. Czyli X jest naszym bossem tutaj. Rozumiem. Aj. Nie trać pierścieni, nie trać pierścieni, nie trać pierścieni. Kurde. Nie trać pierścieni, nie trać pierścieni. O Jezu, nie. Dobra. Myślałem przez chwilę, że kurde mi jakieś gówno wyskoczy. To byłby dobry, kurde, taki troll, nie? Tracisz życie. Przegrywasz konfrontację z X-em i nagle ci taki jumpscare wyskakuje. Oj, to byłoby. To byłoby coś, czego bym się chyba najprędzej spodziewał po takich fangame'ach z Sonikiem EX-em w roli głównej. Nie wiem, ile szczerze mu trzeba HP zadać, ale szanuję taki koncept, że on jest tutaj bossem, nie? I Sonic, ten znany i lubiany, musi walczyć z tym, z tą pokraką życiową. You could not run. O, czyli jesteśmy teraz w tym, w poziomie, gdzie Knuckles był. No, widzimy tutaj Knuckles, kurcze pieczone. Jeszcze muzyka z Earthbounda leci. To mnie nie wystraszyło wcale. Fajna muzyka, kurde, tu leci. Ogólnie sam pomysł na fangame uważam za bardzo udany, bo graficznie, jak i soundtrackowo dobrze wypada w mojej opinii. Strasznie ciężko jest unikać tych jego ataków. Ciągle muszę, kurde, oberwać. Zawsze. Zawsze i ciągle. Wiecie, o co chodzi. Dobra, dawaj, padaj. Dobra, padł. Śmieć. To teraz z tego co... O, no dokładnie, dobrze się domyśliłem. Zostaje nam już tylko poziom Eggmana, gdzie Eggman uciekał przed X-em.
Znowu chodzimy po tej szachownicy. Korytarzem w dół. No, ten korytarz jest coraz ciemniejszy, jak widzicie. Coraz więcej schodów, czyli zbliżamy się do samego końca. Tu nawet chyba był robotnik. Jo, widzicie? Leży sobie tutaj. A raczej jego ciało zostało. Found you. Żeś go złapał, Sonic. A ten nie może w ogóle uwierzyć w to, że został złapany. Co za kurde bałwan. Dobrze. O! Dobrze, kurde. Ready for the final battle. Lecimy, kurde, Super Sonic kontra Sonic EXE. To będzie dobra walka. Pięknie, patrzcie jak kurde dojeżdżany jest. Ciekawe, czy gdyby był Super Eggman, to czy Super Eggman dałby radę sobie z X-em, czy tylko Super Sonic. Patrz jak w dupę dostaje. Dobrze. O nie! I to wszystko? Nie, ja muszę go pokonać. Ja kurde wiem, że dam radę go pokonać. To tak nie może być, że kurde ten, że on mnie dojechał jak burą sucz. My go dojedziemy. Wszystkie tutaj są zablokowane. Niestety. Dobra, jestem z powrotem. Jak widzicie, jest tutaj martwy Tails. I ja to bym zrobił tak, że jak tutaj widzimy martwego Tailsa, to bym poszedł na maksa na lewo. Yes! Widzicie to? Wiedziałem, że coś kurde tutaj jest na rzeczy. Dobra, bo tutaj właśnie oni między sobą dyskutują. Dobrze, że kurde Tails odżył. Ja pierniczę, on odżył. A coś tu się jeszcze pojawi? Nie. Dobra, skoro Tails żyje, to możemy iść dalej. Jezu, jaki jestem szczęśliwy. O, dobra. Mamy znowu tego tutaj pryncypała. Dojedziemy go teraz, kurde. Teraz za tych wszystkich ludzi tutaj, za te wszystkie postacie będziesz, kurde... No, będziesz tutaj, jak to się mówi, gryz glebę. Dobrze, pięknie. W ogóle zastanawiam się, co to jest, kurde, za gówno fioletowe latające? Co to jest w ogóle za moc? Znaczy, co to w ogóle jest za power-up, którym on atakuje? Może tak to bardziej powiem. Dobra, on teraz uciekł do poziomu You Can't Run, gdzie Knuckles jest. Znowu muzyka z Earthbounda. Musimy się udać bardziej na prawo. Najlepiej zrobimy tak, że... O, i cofniemy się, bo już kawałeczek przeszliśmy. Nie, on nadal leży. Boję się trochę iść na... tak na... Lecimy na maksa w lewo, czy jednak nie? Ja mam obawy, kurde, bo ja bym chciał, żeby on przeżył. Tails przeżył już. Jestem tak blisko. Ja się boję, że mi jakieś gówno wyskoczy tutaj. Dobra, ryzyk fizyk chyba.
trochę się zląkłem. Co to jest za poziom? Fajne tło nawet jest tutaj, ale... Gdzie my jesteśmy? No nie no, kurde, Knuckles nadal leży. Nie można go już uratować? Co tu się dzieje? Chyba, że ja muszę coś tutaj zrobić jeszcze. Może za szybko wyszedłem z tego poziomu. No ale nie mogę tam nic przesunąć. Zanim pójdziemy do dużego pierścienia. Nie no, nie ma tutaj nic innego. Chyba, że mam się tak kręcić w lewo i w prawo, to może coś się pojawi. O co tu chodzi? Nie wiem. O co tu kurde może chodzić? Pauza. No nie, kurde, nic tutaj... Nie rozumiem, o co tu chodzi, kurcze pieczone. Ten... Tails przeżył, Knuckles nie chce przeżyć. O co tu chodzi, kurde? Może ja mam złą wersję tego pobraną? Nie wiem, powiem wam szczerze, nie rozumiem. Nie rozumiem tego, ponieważ... Tails z jakiegoś powodu przeżył, ten nie chce przeżyć. Znaczy nie chce, no po prostu... Jakby to powiedzieć... Nie da się go, kurde, tak jakby nie dało się go odratować już. Tailsa się dało, tego się nie da. Opłakuję cię, zobacz, kurde, jest mi przykro z twojego powodu. Normalnie, kurde, nie chciałbym być na twoim miejscu. Nikt by nie chciał. Chyba z Knucklesem nic nie będzie można już zrobić. Dobra, nie jesteś śmieszny, powiem ci szczerze, X. Dobra, spylił stąd. Teraz zobaczmy poziom 3 kropki. Ewidentna reakcja na to, co tu się dzieje, nie? Ewidentna reakcja. Dobra. Zeszliśmy kawałek w dół. Myślałem, że coś się tu pojawi. Co jest? Gustavo, co? Co to są za easter eggi? Nie bardzo rozumiem. Ja nie pojemaju takich, kurde, tematów. Może musimy ten? O właśnie. Może teraz trzeba będzie do góry pójść. Może coś się teraz u góry pojawi. Fajnego. Nie, nadal to samo. Wiecie co? Źle troszeczkę to ten. Źle to mam trochę tutaj podpasowane. Bo ucina trochę. Ja to chcę poprawić. Patrzcie, kurde, jak pada już. O nie! Ja padłem. A byłem tak blisko. Kurde, mogłem go dojechać. Ja pierdziele. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Mam jeszcze jedną taktykę, jak pokonać X-a i być może wygrać. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda wygrać. Po prostu będę stał w miejscu i będę skakał. To jest jedyne, co ja będę robił. Będę czekał, aż on po prostu przyleci i tyle. Myślę, że to jest najlepsza taktyka, a raczej sposób na pokonanie go. No bo musi być jakiś powód, żeby go pokonać. No i innego już powodu nie widzę. Jak nie uda mi się teraz, to po prostu prześlę odcinek w takim stanie, jaki nagrałem i tyle. Najwyżej mi napiszecie w sekcji komentarzy. Stoję w miejscu, nic nie robię. Tylko skaczę. Widzicie? Zobaczcie. Ja tylko skaczę sobie, nic więcej.
No. Jak go tu pokonać inaczej? Dupa zbita. Niestety X po raz kolejny mnie pokonał. Nie wiem, jak mam go szczerze pokonać. Czekam na wasze propozycje w komentarzach. Uważam, że pomimo braku jumpscare'ów, jakichś straszaków, to ten fangame potrafi zbudować klimat. Bo momentami naprawdę czułem niepokój, mimo że były te takie specjalne, ekskluzywne sekwencje, gdzie to tam Sonic po tym lesie chodził, czy to, że Tails odżył. To jednak nadal problem jest taki, że po prostu czułem taki swoisty niepokój, grając w ten fangame. Co wy o tym fangame sądzicie, napiszcie na dole w sekcji komentarzy. Napiszcie też, czy macie jakiś sposób na przejście tej gry, bo niby dochodzę już do tego ostatniego bossa, jakim jest X, i za każdym razem dzieje się to samo. Może wy macie jakiś patent, może ja coś ominąłem, coś, na co nie zwróciłem uwagę. Piszcie na dole w sekcji komentarzy, bo to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się spodobało, a jak nie, to w dół. Uzasadnijcie oczywiście dlaczego. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zapraszam na moje socjalne, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie je mieli. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach lub o tym, co ja tam w planach mam ciekawego do roboty, jak ja się tam czuję i inne tego typu rzeczy. No i tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. Ja to nagrywałem 30 października, a wy będziecie to widzieli jutro koło godziny, no myślę, że wieczorem będziecie widzieli to, może nawet około godziny 20, żeby tak jeszcze wpasować się w klimat tego Halloween, albo godziny 18, zobaczymy. W każdym razie, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Masakra.